Cześć, witajcie, jestem Tomek 11, a to jest kolejny odcinek z War of Tanks Blitz, seria co by było, gdyby dodano dwulufowce do World of Tanks Blitz. Na pewno powiecie, że dwulufowce już są, no bo jest Helsing, to jest czołg bodajże chyba średni, dwulufowy, no ale jeżeli by Wargaming miał dodać linię, czyli te trzy wulfowce, czyli IS-2-2, IS-3-2 i ST-2, no to myślę, że to by było takim niecodziennym rozwiązaniem, no bo przecież do drzewka dodanie, no to jest to nowa mechanika, dodanie wieży, mechanika strzelania, no i oczywiście w ST2 tam chyba bodajże pancerz i też wieża i system strzelania z dział, jak i z dwóch dział przycelowania. No i co, myślę, że to rozwiązanie byłoby fajne. Czołgi dwulufowe, no to też były dobrym rozwiązaniem w grze, no bo ponieważ jest tylko jeden czołg, nie dla wszystkich Helsing jest, no bo był kiedyś do zdobycia, ale nie wszyscy go zdobyli. Można go było też wygrać w skrzynkach rok temu w evencie świątecznym, gdzie była do zdobycia Fałka 9001P. No i co? Linia dwulufowców, no to tak naprawdę zaczynałaby się od 8 tieru. Tutaj mamy całą linię, jeżeli chodzi o ISA od T26 od 1 tieru do ISA 7. Tutaj są wszystkie, jest to po prostu tutaj jedna linia sklejona ciężkich czołgów i tutaj dodałem 3 dwulufowce, czyli IS-2-2, IS-3-2 i SE-2. No IS-2-2, no to oczywiście tam też chyba, jeżeli chodzi o dużego błota, no to tam stokowe też działa, wieża stokowa. No i co, silnik, gąsienice, no i też tam penetracja, uszkodzenia. No jeżeli chodzi o przeładowywanie wod Blitz, no to mogłoby tak wyglądać, że po prostu jedno działo przeładowuje, a drugie dopiero się przeładuje, jeżeli te pierwsze jest przeładowane i na odwrót. A jeżeli chodzi o podwójny strzał, no to musielibyśmy tam 2,5 sekundy czekać, aż żeby nam się ten podwójny strzał załadował i 3 sekundy, żeby było odblokowanie dział obu, żeby później mogło się to naładować. No i co, podwójny strzał, no to oczywiście jeżeli chodzi o graczy na telefonach i tabletach, no to myślę, żeby był za to odpowiedzialny jakiś specjalny przycisk, to by można było sobie ustawić, lub też jeżeli chodzi, no to mogłoby być to dodane. No i co, można strzelać praktycznie tak jak włoskim magazynkiem, jeżeli chodzi o dwulupowce, no to po prostu przeładujemy jedno działo, to wystrzeli mi drugie nam się ładuje, nie? Więc to tak jest jak w magazynkach włoskich. No i co? Myślę, że to fajne rozwiązanie. Jeżeli Wargaming by wprowadził dwulufowce, no to oczywiście byłoby trochę zabawy z nimi, no bo expienie nowe trzy czołgi. Oczywiście pancerz. Też tam uszkodzenia, przebicie. Na pewno było dużo zabawy z 8, 9, 10 na
Teraz jeżeli by na siódemkę losowało, dziewiątkę na ósemki, siódemki i dychę na dziewiątki. Też ósemki. Myślę, że to by były fajne bazy, no bo IS-2 no to jest kopia ISA-2 chińskiego, a IS-3 no to jest odpowiednik drzewkowego ISA-3, znaczy IS-3-2 to jest kopia ISA-3 drzewkowego, tylko że bez dwóch lów, ale że z tym samym kadłubem, ale inną wieżą, a ST2 no to jest tak jakby kontynuacja ST1, no bo też można ST2 grać po części na wieżę. No i co? Myślę, że to by były dobre czołgi, jeżeli Wargaming by je wprowadził. Też trochę takie urozmaicenie dla gry, no bo przecież Helsing jest w grze, ale tak jak powtarzam się kolejny raz, no nie był dla wszystkich do zdobycia. No i co? Nowe mechaniki, nowe... Jeżeli już, no to nowe wieże, dwie lufy, no to to by charakteryzowało te pojazdy. No i co? Myślę, że w drzewku byłyby od ISA. Trzeba by było ISA wyekspić i sobie później zarobić na ISA 2.2. Nie wiem, mogłoby to kosztować, nie wiem, tam 69 tysięcy expa. Ja to oczywiście mówię prawdopodobnie, no bo nie wiadomo, co Wargaming zrobi, kiedy, czy w ogóle Wargaming to doda. Na ISA 3.2 można by gdzieś tak było 150 tysięcy expa uzbierać na ST2, czyli na dyszkę, można by było uzbierać 220 tysięcy expa albo 230 tysięcy expa. No i tam oczywiście, jeżeli chodzi o wyposażenie, no to byłyby specjalne takie moduły, czyli tam ulepszony system celowania, no bo jeżeli, bo oczywiście tutaj w tych czołgach, no i oczywiście jeżeli celowanie, no to też przeładowanie, jeżeli chodzi o przeładowanie, mobilność, szybkostrzelność, to myślę, że parametry można by było dostosować do gry. No i myślę, że te czołgi, jeżeli ktoś by się czuł, umiałby grać ISM-3 lub standardowym ISM, czy też ISM-2 chińskim, no to mógłby sobie zrobić linię dwulufową, a czy jeżeli by Wargaming wprowadził, no to czy byłaby to nowość, czy wszyscy by tak chcieli kupować i opłacałoby się to robić? Moim zdaniem opłacałoby się, no bo ponieważ to jest, byłoby to dla wszystkich możliwe do zdobycia te czołgi, a nie że po prostu w evencie i później tylko do skrzynek pakujemy, tak jak to Wargaming robi, że raz jest do zdobycia w evencie, tak jak była VK9001P rok temu i teraz jest, była w skrzynkach do kupienia i tam oczywiście jest procent, no ale nie każdy event polega na tym, że trzeba po prostu zdobyć czołg. Jak ktoś chce, no to gra i zdobywa, ale myślę, że dla każdego mogłyby być blufowce, jeżeli by się po prostu dana osoba dostosowała do pojazdu oraz do gry. No i co? Myślę, że w tym odcinku z War of Tanks Blitz seria, co by było, gdyby byłoby na tyle. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, dać łapki w górę oraz skomentować tego filmu. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!